Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj widzowie, wyjątkowy dzień, ponieważ, uwaga, dzisiaj pojawił się vlog na moim kanale vlogowym, gdzie całkiem fajne rzeczy były. Powiem wam tylko tyle, że na tym vlogu jest pewna scena, która została już użyta w moim teledysku, który niedawno wleciał na kanał. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, co to była za ukryta scena, a ktoś z was jeszcze nie widział, to serdecznie zapraszam na kanał vlogowy. Na końcu będziecie mieli odnośnik do tego filmu, a też będziecie mieli w opisie link do mojego kanału, więc tam serdecznie zapraszam, możecie obejrzeć filmik. Tam jest taka scena, która była ukryta w moim teledysku, więc jeżeli ktoś oglądał uważnie teledysk, to prawdopodobnie będzie wiedział, o jaką scenę chodzi. No koniecznie tam wbijcie, bo to jest naprawdę śmieszny odcinek, bardzo fajny, postaraliśmy się, a za niedługo kolejne świetne materiały vlogowe na kanale, więc serdecznie was tam zapraszam. Tyle. Dobra, co w dzisiejszym odcinku, widzowie? Jestem na serwerze i aktualnie jest też również Palionobot, z tego co widzę na serwerze. Nie wiem totalnie, gdzie on jest, troszkę się boję, ale musimy się przygotować, ponieważ postanowiłem zrobić mega odważną rzecz, mega niebezpieczną rzecz, coś, co po prostu niektórzy by powiedzieli, że jestem głupi, że chcę coś takiego zrobić, a ja powiem, jestem po prostu odważny. Czyli dzisiaj spędzimy sobie 24 godziny, oczywiście takie przysłowiowe 24 godziny, bo nie będę tam siedział 24 godziny, ale spędzimy sobie, no oczywiście w tym wielkim robocie. Odpaliono bota, więc tam zaraz pójdziemy. Ja już tutaj lecę do laboratorium, ponieważ mam tutaj przygotowane potki na... Co jest? Ktoś mi ukradł potki na niewidzialność. O nie, 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 nie. Oj, nie, 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 nie. Tak nie będziemy się bawić. Tak nie będzie. O nie, teraz to mi się smutno zrobiło. Dobra, mam nadzieję, że mam jeszcze jakieś skrzynce. Ja coś tam odkładałem do Ender Chesta. Proszę, żeby tam coś było. Dobra, mamy potki. Dobra, już lekki zawał miałem. Lekki miałem zawał. Weźmy sobie jedną potka, nam wystarczy. Jedna potka. Albo wiecie co, wezmę dwie. Wezmę dwie na wszelki wypadek. Tutaj wiecie, idziemy do Palionobota. Nie wiemy, jak długo tam spędzimy. Więc weźmy dwie. Weźmy dwie. Tu zróbmy sobie tak. Ogarnijmy wszystko. Mamy pochodnie. Nie wiem, po co mi ta smycz. Ona jest mi totalnie niepotrzebna. Dobra, ogarnijmy sobie rzeczy. Ogarnijmy sobie rzeczy, bo chciałbym tam zbudować bazę w tej jego dziurze, że tak tujmę. Więc weźmy sobie to oczywiście tradycyjnie z tego, z czego zawsze robimy bazy. Weźmy sobie jedne, albo nie, drzwi nie te. Weźmy sobie... Kurczę, tłoki by mi się przydały. Jak ja bym mógł tam zrobić taki mechanizm z tłokami, byłoby świetnie. Byłoby naprawdę świetnie. Weźmy sobie może troszkę tego, bo tam jest cały czarny ten jego budynek, więc myślę, że najlepiej brać jak najbardziej ciemne bloki, żeby jak najbardziej to ukryć, co tam będziemy robić. Więc weźmy tak, zabierzmy sobie może tego drewna trochę zabierzmy. Weźmy crafting, bo na pewno będziemy chcieli coś craftować. Jestem przekonany, że tak będzie. Weźmy sobie troszkę żelaza, jakbyśmy chcieli zrobić żelazne drzwi, bo możemy chcieć w sumie, aczkolwiek jeszcze nie wiem, ale tak na wszelki wypadek biorę. Weźmy, mamy żarcia. O kurczę, żarcie. Kurczę, kończy mi się żarcie. Znowu muszę iść na pole pozbierać. Kurczę, kurczę, jest lipa. Ja muszę znowu teraz, że tak powiem, przysiedzieć nad tym żarciem, bo skończyło mi się tutaj chlebek, a że tak powiem, pole nie skoszone, bo ciągle o nim zapominam. Dobra, to jest chyba wszystko, co tu weźmy sobie ewentualnie jeszcze to. Weźmy sobie pół płytki, weźmy sobie to, dopełnimy do staka. Jest git, myślę, że o, możemy wziąć też te, jak to się nazywa, tabliczki. I weźmy to, weźmy sobie crafting. O, mamy żelazne drzwi, to już nie będziemy musieli ich robić. Świetnie, weźmy zapalarę, może się nam do czegoś przyda. Weźmy sobie łóżko, żółte, nie mam niestety pomarańczowego, ale już nie będziemy go teraz robić. Weźmy sobie statyw na zbroję, zróbmy tam całą taką bazę fajną. Weźmy skrzynki, weźmy drabinki. O, drabiny się nam mogą przydać, dobrze, że tu spojrzałem. Drabiny się mogą przydać. Weźmy sobie jedną lampkę, ona nie daje takiego mocnego światła, więc może tam czymś, czy coś oświetlimy nią. No i w sumie to jest chyba wszystko. To jest chyba wszystko, widzowie. To wydaje mi się, że jest taki zestawik, który możemy, że tak powiem, zaakceptować. Dobra, tu widzę, że mam jakieś dwa diamenty i obraz. To jest od Emilii, to dostałem, ale odłóżmy te dwa diaksy tu. O, i wiem, co bierzemy. To na wszelki wypadek. To na wszelki wypadek bierzemy również. Dobra, lecę tam do jego bazy, ponieważ już troszkę tutaj czasu spędziłem. W sumie to minęło już prawie 5 minut odcinka, a ja dopiero przygotowuję tutaj rzeczy, ale to trudno. Będzie troszkę dłuższy odcinek dzisiaj. To też dobrze. Odcinki mogą być i dłuższe, i krótsze. Czasem trzeba zrobić dłuższy. Wy często prosicie mnie o to, żebym zrobił jakiś dłuższy odcinek, więc może to dzisiaj, może to będzie... O kurde, ten robot to wygląda przerażająco z daleka, nie? On już się prezentuje. Czekajcie, mnie ten mikrofon denerwuje. Ja go czasami mam tak ustawionego fajnie, czasami mam go ustawionego tak tragicznie. To mi się nie podoba bardzo, że czasami mam go źle ustawionego. Dobra, lecimy tam. Używam firewery, bo ja będę 3 dni tak leciał. Dobra, teraz tak, czy tam gdzieś ten palionobot jest? Ja się najbardziej boję, że ja gdzieś podlecę i go zobaczę. Może skorzystajmy najpierw z tego, tutaj pięknego mojego wejścia.
Krisia, skoro już jest zrobione, to skorzystajmy z niego tak jak należy i mógłbym wlecieć. Oczywiście, żeby mógł. Ale co by to był za odcinek, gdybym nie skorzystał z tego, co zbudowałem. Tutaj mamy piękne wejście, więc skorzystajmy z niego totalnie po cichutku. No i możemy też tutaj zrobić jakiś pas startowy w ogóle z tej całej palmy, tak żeby z tej palmy zrobić taki, wiecie, taki szybki suseł tam. Tak wlecieć tam, wiecie, o co chodzi. Możemy coś takiego przemyśleć. Ja wam pokażę w ogóle, co tutaj zrobiłem. Całkiem szybko się tu wchodzi. Można by było tutaj zrobić nawet taką wodną windę, ale to by trochę zajęło. Dobra, mamy to. Widzicie? Patrzymy sobie na cały ten i teraz muszę zlokalizować, czy gdzieś tam jest ten palionobot, bo na dany moment go nie widzę nigdzie, więc całkiem możliwe, że go w ogóle tam nie ma. To by sobie w ogóle było... Dobra, tam walnął piorun w głowę tego, więc chyba jednak tam jest. Patrzcie, tu mam taki wylot, który jest całkiem ciekawy, ponieważ zamykam sobie go, otwieram i wiecie, uś, o kurde, dobra, nie miałem takiego zamiaru, ale dobra, jak już wypadłem, to git. Dobra, on był gdzieś tam chyba na górze, wlećmy tam, o nie, tam creeper jakiś czyha. Dobra, użyjmy jednej fajerwerki. Dobra, o kurde, proszę mnie tutaj, o nie. Dobra, prawie bym zginął, nie? Te moby to jest jakaś tragedia, Dobra, tu, uwaga, załatwmy go. O kurde, myślałem, że we mnie trafi z powietrzu. Co jest? Gdzie jestem? O kurde, wpadłem tu do środka. Jak ja tu wpadłem? To jakaś dziura. Kurde, dobra, tam gdzie się zburza. Nie wiem, do czego ja tutaj wlazłem i gdzie wpadłem. Tu jest wyjście. Wychodzimy stąd, oczywiście, że wychodzimy, nie będę tu siedział. Nie wiem, co to jest za miejsce. Kurde, wow. Dobra, wychodzimy wyżej. Zobaczmy, co tutaj. Gdzie my jesteśmy? A, ja wiem, gdzie jesteśmy. Ale jak ja mam stąd wyjść? Dobra, musimy wyjść tędy chyba. O nie. Proszę, musimy wyjść stąd jakoś. Kurde, gdzie ja jestem? Tu rozwalamy ten, o kurcze. Oj. Dobra, tu przechodzimy tędy, wychodzimy tu. Dobra, muszę wlecieć tam wyżej, dobra, lecimy tak. Użyjmy jednej fajerwerki. Dobra, nie widzę tego palionobota nigdzie na razie, więc git. Dobra, jesteśmy w środku. I teraz tak. Musimy go zlokalizować, bo... Słyszałem fajerwerkę, on jest gdzieś na dworze. Wyleciał chyba gdzieś właśnie, więc możemy tutaj wskoczyć na szybko. Kurczę, dobra, dostałem od tego, on tam lata gdzieś. On tam gdzieś lata. Słyszę go, że gdzieś tam lata. Kurczę, to jest chyba niebezpieczne, że ja tutaj jestem bez podki na niewidzialność. Dobra, weźmy sobie podkę tutaj do ekwipunku, tak żebym w razie jak go zobaczę od razu doję, widzowie. Doje. Dobra, o kurde, hełm. Dobra, wypiliśmy. Ała. Dobra, wypiliśmy, jesteśmy bezpieczni. Dobra, to było niebezpieczne teraz. Okej, widzę go, jest tutaj. Już, że tak powiem, włamaliśmy się. Musimy znaleźć idealne miejsce teraz na bazę. To jest najciekawsze. U niej, on jest tak ogromny. On te fajerwerki używa, normalnie lata se tu po tym. Gdzie on idzie? Tam idzie do jakichś tabliczek dziwnych. O kurczę, dobra, przeleciał tu znowu. Idzie tutaj, dobra. Tu jest ta tajna baza, co my ostatnio odkryliśmy. O nie, on akurat do niej idzie. Dobra, zobaczmy sobie tutaj. Może tutaj będzie gdzieś jakieś miejsce na tajną bazę dla nas. Idę od razu za nim, zobaczymy. Ej, to jest przerażające. Ja tak, kurde, czuję, mam lekkie dreszczyk emocji, że tak to ujmę, jak tutaj jestem razem z nim. Ale... Jak się spojrzał na mnie tak do góry, troszkę było to, kurczę, przerażające. Ała. Co on robi? Dobra, tutaj, tu wiemy już o tym miejscu. Dobra, musimy znaleźć jakieś miejsce na tajną bazę. Kurczę, ja chyba to się nigdzie nie wkopię, bo tu jest chyba ściana bardzo cienka, mi się wydaje. Tu jest jakaś szyba. Czekajcie. Ej, jakby na tą szybą zrobić, miałbym wgląd w niego. O kurde, to jest mocne. Czekajcie, ja muszę to zlokalizować. Niech on sobie tu siedzi. On ma jakąś książkę. Oj, to było niebezpieczne. Dobra, on jakąś książkę ma, coś nie będzie chyba zapisywał. Czekajcie, tu wychodzimy i teraz tak. Czy ja dobrze rozumiem, że to tutaj będzie gdzieś ta szyba? Tutaj chyba, tu? Czekajcie, on jest tam na dole, kopmy się tu. Jest tu szyba, ta faktycznie, o kurde, ale mamy bazę! Ja nie mogę, co tu się dzieje? Jakie to jest idealne miejsce? Jasny gwint. Dobra, robimy tutaj bazę, oczywiście, że tak, rozwalamy, czekajcie, nie, to rozwalamy. Tu będzie trzeba zrobić cały mechanizm w ogóle z, patrzcie, tu zmieścimy go. O kurde, tu chyba się w ogóle zmieści ten mechanizm na ukryte przejście, żeby tu gdzieś przycisk zrobić. Ja nie mogę, o nie, dobra, nie zmieści się, oj, chyba się nie zmieści. Oj, chyba, czekajcie, tu musimy jeszcze rozwalić, okej, to jest dobrze. Oj, chyba będzie cienko, ale dobra, zróbmy na razie tak, chyba że zrobimy tutaj jakieś przejście w ten sposób.
Nie, tutaj to wszystko zostanie bardzo szybko znalezione. Dobra, dajmy tutaj sobie tą jedną, tą co powiedziałem, żeby tutaj jakoś sobie to oświecić, bo tu jest ciemno. Ona mało światła daje, więc git. I też nie będzie widać przez tą szybę. Dobra, czy on tam jest na dole? Jest dalej ciągle na dole. Dobra, to jest troszkę niebezpieczne. Ale robimy tutaj oczywiście naszą bazę. Robimy tak, crafting stawiamy. Ja bym najpierw chciał to wszystko wyrównać tak, żeby mieć tutaj jak najwięcej miejsca. Dobra, już wiem, że tutaj to jest nie do zaakceptowania. Czyli tu musimy mieć tak. Czyli tutaj już też nie wykopiemy nic, bo to też pewnie jest... A nie, tutaj jeszcze możemy. Tego już nie możemy wykopać, dobra. Czyli z drugiej strony możemy zrobić dokładnie to samo. Czyli możemy rozwalić jeszcze to i możemy... Ojojoj, tu nie możemy. Czyli to... O, jaka burza, kurde, on tutaj ciągle strzela piorunami. Zróbmy tak. To jest git. Dobra, stawiamy crafting, stawiamy łóżko. Dobra, to jest idealne miejsce na to wszystko. Postawmy sobie to tutaj, niech jest. Mamy idealną bazę, dobra, to jest coś pięknego. Coś pięknego, chyba że ja tutaj postawię drzwi, bo on tutaj chyba i tak nie wchodzi, tak mi się wydaje. Chociaż może się mylę, nie? Może akurat tutaj zaraz wejdzie i będziemy mieli lekki przypał, ale dobra, zróbmy sobie przycisk. Zabierzmy ten crafting, dobra, robimy to. A, no świetny jestem, naprawdę. To, że chwili pokazał, a tu? Wow, idealny przycisk, to był ten, to jest to. Dobra, on tam jest dalej na dole. Ja mam jeszcze 4 minuty poty, ale mamy jeszcze jedną potę, więc to jest git. Dobra, postawmy sobie tutaj skrzynkę gdzieś, tak żebyśmy mieli tutaj, że tak powiem, wgląd. Zróbmy tak, czy jak ja... Kurczę, tutaj już jest cienko, Tu już jest, że tak powiem, cienki bolek. Tu już nie przebijemy się, ale możemy zrobić tak, że zróbmy coś takiego. Patrzcie, postawmy tutaj, tak, tutaj. Tu będziemy mieli idealnie na ten i skrzynki tutaj. Idealne. Tu teraz jesteśmy w stanie normalnie się kimnąć. On tam jakąś skrzynkę stawia. Zaraz zobaczymy, co on tam postawi w niej. Weźmy sobie tutaj na zbroję, postawmy staty w tym miejscu. Albo lepiej, go rozwalmy, postawmy tu. A w tym miejscu postawimy jeszcze jeden crafting. To jest to. To może być, tak? I to jest jedna z fajniejszych baz, jaką zbudowałem, tak mi się wydaje, serio. Drabina. Czy my potrzebujemy jakąś drabinę? No moglibyśmy w sumie zrobić tutaj drugie piętro. O kurde, zmiana planów. Rozwalam to. To będzie pierwsza w historii dwupiętrowa baza. Robimy tak. Tu, na tej wysokości trzeba zrobić. Up. Dobra, świetnie. I tu możemy zrobić drabinę teraz do góry. Raz, dwa. I tylko czy tu było miejsce? Tu? Czy jak ja to rozwalę, to już jest dziura? Nie, jest idealnie. O kurde! Ale tajna baza! Co tu się dzieje? Niesamowite! Dobra, mamy taką tajną bazę, mega mamy dobrą tajną bazę. Dobra, zmieniamy plany. Na dole, tutaj nie może być tyle rzeczy. Bierzemy to łóżko stąd. On tam coś robi dalej. On tu jakieś stawia te... liście. Co on robi? To jest niesamowite. Dobra, ten crafting mógł tu zostać akurat, to zostawmy. Wychodzimy na górę i tu, patrzcie, mamy idealne miejsce. Crafting, łóżeczko stawiamy w tym miejscu. Teraz możemy skrzynki postawić tutaj. No coś pięknego, to możemy postawić tu. Albo nie, to tutaj nie pasuje. To dajmy tutaj może. Albo tu. Kurczę, to jest bez sensu. Dobra, weźmy inaczej. Tu jest za ciasno, robimy tak, tu stawiamy dwie skrzynki, teraz to jest idealne, teraz to jest cudowne, bym rzekł, nawet. I tak, zróbmy tutaj na to, kurczę, co będziemy się tutaj, że tak powiem, bawić w tym. Dobra, postawmy tu pochodnie, bo tu jasno może być, a to zabierzmy sobie na dół, tak żeby tutaj faktycznie było jakieś oświetlenie, więc zróbmy tutaj jedno światło i jest git. Ej, dobra, mamy taką bazę, że mucha nie siada, naprawdę. Stawiamy tu przycisk, dobra, wychodzimy. Kończy mi się pota za 1,5 minuty, więc mamy trochę lipę. Dobra, on tutaj jest na dole, o kurde, on tu pozmieniał coś. Dobra, jest coś w skrzynce, jest książka. Dobra, tą książkę będziemy musieli przeczytać sobie zaraz. Postawił tu szybę, chyba chciał zasłonić okna czy coś takiego. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale tak zrobił. Widzę, że tutaj jest jakby... Tutaj nie było tak, tutaj w ogóle tu zupełnie inaczej to wyglądało. Nie wiem, po co on to zmienił, ale okej, nie będę się, że tak powiem, dopytywał o to. On coś pisze w tej książce, odkłada książkę. Dobra, odłożył książkę i wychodzi. Wychodzi, dobra. To wiecie co? To jest idealny moment, ponieważ mi się za chwilę kończy pota na niewidzialność. Zostańmy sobie tak, on gdzieś poszedł tam na górę. Otwórzmy sobie to, zabierzmy tą książkę, przeczytajmy szybko. 7 kandydatów. Okej, 7 kandydatów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.
Na co kandydatów, ja chciałbym się spytać w tym momencie. Na co kandydatów, przepraszam bardzo, bo to jest troszkę przerażające. Zjedzmy sobie i zjedzmy sobie też potek, wypijmy, bo zaraz, że tak powiem, lipa będzie. Musimy go jeszcze troszkę pośledzić, bo totalnie nic nie pośledziłem. Mamy jeszcze 8 minut, więc mamy na spokojnie dużo czasu. Można, że tak powiem, go śledzić. Dobra, wychodzimy na górę. Wchodzimy na górę, on gdzieś chyba poszedł tam wyżej o wiele. Zobaczmy, jak ta baza się tu prezentuje. Nie no, git się prezentuje, naprawdę git. Naprawdę cudowna baza to jest. Moim zdaniem, jedna z fajniejszych baz, jakie zrobiłem w jakiejkolwiek bazie. Ale tutaj też nie oszukujmy, ten robot jest ogromny. Ma ogromne możliwości też, żeby tu coś robić. Dobra, znajdźmy go, bo on mi gdzieś uciekł. A ja bym chciał go jeszcze troszkę tutaj, że tak powiem, zobaczyć, co on robi. Skoro wypiłem tą potę na niewidzialność, mogę się czuć bezpieczny. Więc zróbmy tak, że sobie ogarniemy coś. Na nic na sobie nie mam założone, więc jest git. Dobra, on gdzieś tam na górze powinien być. Najgorsze jest to, że ja totalnie nie wiem, nie znam zakamarków tego miejsca, a on je zna najlepiej. Więc, tu lata, o kurde, jak to wyglądało strasznie, jak on tak poleciał do góry, jak taki kurde anioł, taki zły anioł. Dobra, wychodzimy na górę, ja jestem ciekaw, albo dobra, nie, idę za nim, chodzę za nim, to nie może tak być. Chodzę za nim, on łańcuchy rozstawia gdzieś, po co te łańcuchy, i po co to jest tak magma? Tego też nie rozumiem, ale okej, to jest wiele rzeczy, których nie rozumiem i chyba nigdy nie zrozumiem, ale dobra, gdzie on jest? Tutaj stoi na dole, stawia te łańcuchy. Totalnie nie wiem po co, ale okej, w sensie może to jest jakiś design, może on po prostu chce to jakoś upiększyć w ten sposób. Nie wiem, okej, jakby nie będę oceniał jego gustu, nie, o gustach się nie dyskutuje, więc ja będę dyskutował o jego gustach, są fatalne. Ale okej, jakby wiecie, najważniejsze, że mnie nie słyszy i mogę o nim mówić co chcę. Dobra, robi te łańcuchy, nie wiem o co tu chodzi, ej, to wygląda jak jakiś, jakby zaczynał budować ring, coś takiego, jakby to były łańcuchy na ringu. Troszkę tak to wygląda, ale nie wiem po co to jest robione, nieważne, albo jakiś kurczę, nie wiem co to jest, jakaś, ty no, on jakąś klatkę buduje? Przecież to jest bez sensu, tu można przejść przez to, kurde, nawet nie trzeba skakać, właśnie to sprawdził, jaki głąb. O kurde, dobra, to jest niezły, to jest udany naprawdę tutaj mistrz Palionobot, naprawdę, coś pięknego. Dobra, on chyba jakiś, o, teraz się nie przejdzie chyba, chociaż... No tak, teraz się nie przejdzie. Teraz to ma sens. O, sprawdził to też. Dobra, czyli on tu ewidentnie buduje jakąś klatkę, tak mi się wydaje, skoro on sprawdza, czy da się przejść i skoro na tym się dało. No ciekawe bardzo. Ja jestem ciekaw, czy w ogóle kiedykolwiek Minecraft zrobi taką aktualizację, która sprawi, że będzie się wszystko z wszystkich łączyło, wiecie o co chodzi? Żeby dało się właśnie połączyć łańcuchy z klatkami, żeby to jakoś wszystko nabierało takiego, wiecie, takiej większej możliwości. To by było naprawdę ciekawe. Dobra, on tu faktycznie robi jakąś klatkę. Nie wiedzieć totalnie po co, ale robi, tu patrzcie, tu zrobił źle. Tu jest w dół całkowicie pionowo, a tutaj jest tak. Czekaj, czy to zauważy. Dobra, o, nie zauważył chyba. Dobra, zrobię jakąś klatkę, czekajcie. W ogóle da się... Dobra, wchodzę do środka. Jestem w środku. O, nie można przejść pod tym. O kurcze, jestem w szoku lekkim. Dobra, wychodzę zanim mnie, póki mnie jeszcze nie zamknął. O, teraz zamyka właśnie. O, drzwi, kurcze, kraftował. Ty, czy on może kraftować rzeczy jakby na E? Tak jak my tutaj mamy, on ma 3x3, jako że jest większy? O kurde mol, może tak być. Poza tym to jest bot, więc on może w sumie wszystko. Dobra, znowu tu też przycisk zrobił i zrobił sobie wejście do środka. No dobra, całkiem ciekawe, z tym, że totalnie nie rozumiem, jakie jest zastosowanie tego. I patrzcie, nie zrobił tutaj dolnych łańcuchów, a i tak się nie da przejść. Ciekawe to jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo niesamowite. Niesamowite to jest. Ale dobra, i on się zamknął sam w tym więzieniu. Aha, sobie leciał, dobra, po prostu sobie leciał. Dobra, niech będzie. Nie wiem po co ta klatka, ale okej. Niech jest, może on tu będzie trzymał kogoś, może kogoś uwięzi tutaj. Może tak, może nie, kto to wie. Dobra, on idzie na górę, to jest jakiś jego panel sterowania, tak mi się wydaje. Tak swoją drogą to ja tu byłem tylko raz, z Palionem ostatnio. I to wszystko było, nie poznałem tego miejsca dokładnie. Tam jest jakaś książka na szybach i ona mnie bardzo interesuje, ta książka, przyznam szczerze. Jestem mega ciekaw, co w niej jest napisane, więc chciałbym to sprawdzić. Mamy 3,5 minuty jeszcze, więc musimy, tak powiem, te 3,5 minuty dobrze wykorzystać. Ja chciałbym coś zjeść, ale... O, dłużę tu książkę znowu kolejną. Dobra, zróbmy tak. Nie ma żadnej książki, żeby mu to podmienić, niestety, a to byłby ciekawy sposób na podmienienie. Jakby mi się... O, patrzcie, on to rozwali, to wypadną książki. Ajajaj, nie zabrałem. A jakby to zabrał, to bym mu to tam podmienił. Ajajaj, dobra, trudno.
mówi się trudno i żyje się dalej, ale dobra, on tu, o kurczę, ty spadł na dół, szybko bierzemy książkę, zobaczmy co w niej pisze. Roboty są w stanie wskrzeszać ludzi za pomocą swoich mechanizmów, jest to jednak niemożliwe tylko przy całkowitym podłączeniu pod prąd i wymaga całego zasilania obiektu, nie polecane w dużych miastach. Okej, okay, to jest pierwsze, a drugie? Jak wywołać ducha? Zdobyć charakterystyczny przedmiot dla tej osoby, zbuduj krzyż z bloku, którego kolor jest podobny do przedmiotu wywoływanej osoby po... Kurczę, to jest jakieś straszne, ja nie chcę jakiegoś wywoływania duchów robić, o kurczę. Dobra, on tutaj zleciał na dół. Tu można gdzieś spaść. Dobra, wiecie co? Ja mam za 2,5 minuty kończy mi się podka. To jest już, że tak powiem, zbliżamy się do niebezpiecznego punktu, w którym nie mam już, że tak powiem, ratunku dla siebie. Aczkolwiek... No, teraz to już na pewno, kurczę, teraz to już się stąd biorę. Dobra, mamy tą naszą tajną bazę zrobioną. Mi się wydaje, że mógłbym w tą tajną bazę jeszcze tak szybko zerknąć. Patrzcie, robimy tak. Widzicie to? Chyba to jest ta ręka, kurczę, mam nadzieję, że to jest ta ręka. Jak to nie jest... O kurde, zaraz zginę. To jest niesamowite. Dobra, czy to jest ta ręka? Ej, to nie jest ta ręka. Chyba. Czekajcie, chyba, że z tej strony. A, to jest to, dobra, dobrze trafiłem. Już myślałem, że sobie pomyliłem. Dobra, patrzcie, idealna tajna baza. No przecież to jest właśnie to, czego my potrzebowaliśmy. No przecież to jest coś idealnego. Dobra, w każdym razie widzowie, ja kończę w tym momencie odcinek, ponieważ tutaj jestem, że tak powiem, w mojej tajnej bazie, która jest idealna. Poczekam, aż mi się tu podcast kończy, aczkolwiek albo polecę na chatę. Dobra, ostatnie spojrzenie na tą odcinę, dlatego otworzyć, ale żem tu walnął teraz błąd. Dobra, zostawiam to miejsce tutaj, niech sobie, że tak powiem, funkcjonuje jak trzeba. Ja wychodzę i lecę do domu w tym momencie, bo nie ma sensu tutaj już dłużej spędzać czasu. Baza jest zbudowana, w każdej chwili może nam się przydać. Wydaje mi się, że jest całkiem ciekawa. Widzimy się na kolejnym filmie, już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam na kanał vlogowy, tak jak powiedziałem. Tutaj gdzieś macie odnośnik do filmu, który dzisiaj wleciał. Serdecznie was tam zapraszam. No i tyle, widzimy się jutro, pozdro, elu!